Cześć kochani, spójrzcie co tutaj dzisiaj dla was mam. Jest to gazetka z Maszy i Niedźwiedzia. Ja jestem ich straszną fanką, uwielbiam ich i mam nadzieję, że wy również. Bo spójrzcie, tutaj coś chyba dla największych fanów. Sekretny dziennik wraz z Maszą. Jestem ciekawa, jak on tam w środku wygląda oraz co takiego możemy znaleźć w naszej gazetce. Dlatego już zabieram się za jej otwieranie i mam nadzieję, że razem ze mną się przekonacie, że naprawdę można się bardzo fajnie bawić razem z Maszą i Niedźwiedziem. Nadszedł czas na dostanie się do naszej gazetki. Mamy tu folię, są nożyczki i rachu ciachu, zaraz się dowiemy, jakie zabawy, łamigłówki albo zagadki przygotowała dla nas Masza i Niedźwiedź. O, coś teraz ładnie się przecięło. Super, więc zaczynamy najpierw od naszego dziennika. Spójrzcie tylko, mamy Maszę, jest sekretny dziennik, nawet jest Misiu, jest strzałka, trzeba go tam do środka, tą mały kwadracik włożyć. Także możemy zapisywać wszystkie swoje tajemnicze myśli, nasze najlepsze wspomnienia, a może nawet nie tylko te najlepsze, ale jeśli jakieś smutki nam się trafiły, to o nich też możemy przecież pisać. A co mamy w środku? Wyjmujemy gazetkę i zaraz sobie poczytamy, co tym razem przygotowała dla nas nasza wesoła Masza. O, zobaczcie, jak szaleje tutaj z Wałkiem, nawet jest Misiu z fartuchem. I mamy przepis, pyszne i zdrowe ciasteczka. Pewnie dlatego są tak ubrani, przygotowani do kuchni. Oraz na pewno w środku znajdziemy grę Szczęśliwa Czapeczka. Co to dokładniej będzie? Zaraz się dowiemy. Więc zaglądamy do środka i jak spójrzcie, już na pierwszej stronie mamy kolorowankę, a na drugiej, o, nawet Misiu się z nami wita, jest wielki obszar tuchy, mały język mi się troszkę poplątał, jest Niedźwiedź Smakosz i Masza jest Masza Kuchareczka. Także szykuje się całkiem niezła przygoda. Już poznaliśmy bohaterów, także sprawdźmy, co takiego im się przydarzyło. Najpierw mamy zagadkowe strony, mamy łamigłówki, musimy dorysować pionki według wzoru i pomalować tylko te czarne. O, także robota przed nami. I warcaby. Lubicie grać warcaby, czy wolicie może szachy? Co? Ja tam wolę warcaby. Jakoś tak w szachy nigdy nie miałam nawet tak dokładniej okazji się nauczyć, ale warcaby to bardzo lubiłam i nadal lubię grać. A teraz mamy łamigłówkę dla niedźwiedzia. Niedźwiedź uwielbia łamigłówki i czy uda mu się rozwiązać sudoku, które jest przed nim. Spójrzcie, mamy książki. I tu również mamy książki i na dole musimy je dopasować do pustych miejsc. No, może być to troszkę ciężkie zadanie, ale wierzę, że na pewno uda wam się je rozwiązać. I mamy kipikasza, niezapomniane chwile z Maszą, czyli krótki, ale jakże bardzo fajny komiks, który opowiada o kolejnych przygodach Maszy i Niedźwiedzia. Spójrzcie, ile tego tu jest. Czytania, a czytania. Na pewno nie będziecie się nudzić. I mamy... O, jest gra Szczęśliwa Czapeczka. Może w końcu się dowiemy, co takiego w tej grze trzeba zrobić. Musimy przygotować pionki i dwie kostki do gry ze strony 15. Zaraz spojrzymy. Zobaczcie, tu mamy całą instrukcję gry. A tu mamy część planszy. Jest Masza, ale jaką ma fajną chusteczkę w groszki. A tutaj jest również Masza. Nawet psiak się załapał. O, przechodzimy do kolejnej strony, by zobaczyć. O, a plakat tu mamy. Ale jaki fajny. Raz, dwa, trzy, gotuj ty. I truskawki, ciasto z truskawkami, z malinami. Także możemy powiesić sobie plakat na ścianie, a na kolejnej stronie pewnie jest dalsza część gry. I miałam rację, spójrzcie. Mamy dalsze pola, jest Masza. O, tu jaki ma czerwony nosek.
i kostka do gry, którą możemy samodzielnie zrobić. Możemy ją powycinać, posklejać i spójrzcie, o, na dole mamy drugą kostkę. I ile jest tu maszy? Jest masza, która sobie takim, o, na zielonym polu, w zielonej sukieneczce. Masza i ma strój w groszki, masza z naszym czerwonym noskiem oraz masza w takim żółtym polu. Oczywiście mamy tutaj taką małą poradę, żeby używać nożyczek o zaokrąglonych końcach. Wtedy na pewno się nie zranimy. Spójrzmy, co takiego możemy dalej znaleźć. Mamy pyszne i zdrowe ciasteczka, czyli przepis według Maszy i Niedźwiedzia. Jeśli chcecie, to możecie namówić swoje mamy, waszych tatusiów albo nawet babci, dziadków do zrobienia takich ciasteczek. Mamy wypisane składniki, nawet mamy zdjęcia, co po kolei trzeba robić. Także wszystko jest ładnie wytłumaczone, jak takie ciasteczka możemy zrobić. I na końcu pytanie, czy to są bakalie? Wiecie, co to są bakalie? A może nawet lubicie je, co? I na końcu mamy zabawę wchowanego. Krótka bajeczka o Maszy i Niedźwiedziu. Mamy tekst, jakie fajne duże zdjęcia. Spójrzcie, niedźwiedź coś trzyma w ręce, to chyba jest kredka. Kredka! I oczywiście Masza tutaj się schowała na fotelu, nawet oczy sobie zakryła. Także no, ja jestem bardzo ciekawa, jak ta ich przygoda się skończyła. Jak widzimy, musiał być tam niezły bałagan, ale w końcu Masza jest z tego znana. I tak doszliśmy do ostatniego zadania w naszej gazetce. Jest to łakomczuszek, burczy brzuszek i mamy labirynt. Jest start. Musimy odnaleźć drogę do mety, którą jest lodówka, ale spójrzcie, jaka lodówka, ile tu jajek, kiełbasek, same pyszności. Spójrzcie tylko. No i na dole, zakryję, żeby Wam nie zdradzić, mamy odpowiedź. Jest tutaj rysunek, co należy, jak należy przejść, ale ja nie chcę Wam psuć zabawy, dlatego to zakryłam. Spójrzcie, jest labirynt, jeśli uda Wam się przejść i dotrzeć do lodówki, koniecznie dajcie mi o tym znać w komentarzach. I jeśli lubicie Maszę, pamiętajcie, by zostawić łapki w górę. My się widzimy w kolejnym odcinku i do zobaczenia, kochani. Pa, pa!